na mnie. Tam patrzy, a kolega sobie filmuje. Nie jestem bardzo, proszę. Proszę bardzo. Jeszcze może chwileczkę, więc... Urodziłem się w 1914 roku w Wilnie. Ukończyłem gimnazjum Adama Mickiewicza, szkołę średnią. Następnie studia na Uniwersytecie Stefana Batorego, Wydział Lekarski. Absolutorium otrzymałem w 1939 roku. Podczas okupacji wstąpiłem do AK Wilno Północ w 1900, na przełomie 1942 i 1943 roku. Podczas drugiego przyjścia Związku Radzieckiego do Wilna w 1944 roku w miesiącu listopadzie zostałem aresztowany i po śledztwie zostałem wywieziony, bez wyroku zostałem wywieziony do obozu koncentracyjnego, który był na Workucie. Tam przebywałem około 2 lat i w 1947 roku wróciłem do Wilna, a stamtąd po dużych perypetiach dostałem się z powrotem do kraju. Co mogę powiedzieć o chorobach, które nękały w obozie? Najcięższa choroba był brak witaminy C, tak zwany szkorbut, których było około 5 odmian specjalnie obozowych, które trzeba było się nauczyć i leczyć. Leczenie było bardzo źle. Nie mieliśmy witaminy C i namiastki tej witaminy C to były wyciągi z igliwa, które dawaliśmy chorym. Oprócz tego były dur brzuszny, bardzo ciężkie formy, brak było lekarstw na dur brzuszny, w tamtym okresie nie było jeszcze antybiotyków, a więc leczono starymi metodami, a ludzie wycieńczeni ginęli bardzo na ten dur brzuszny, śmiertelność była olbrzymia. Co do chorób jeszcze innych, a więc choroby zwycięczenia, brak odpowiedniego pożywienia, brak odpowiednich kalorii, ilości kalorii, a następnie ciężka, wyczerpująca praca w klimacie, który nam niezbyt odpowiadał, bo to w roku, tak jak wiemy, jest za kręgiem polarnym. Pytanie jakieś? No ja chciałam jeszcze bliżej, żeby pan powiedział o przebiegu śledztwa i o samym, o własnych, osobistych przeżyciach. No co wracając do śledztwa, no śledztwo nie było łatwe przeżycie. Byliśmy w celach, piwnicach. Wilnie? Niewięziennych. Wilnie to było? Tak, w Wilnie. To ja myślę, ja na przykład przebywałem w słynnej celi, która się nazywała Noladzin, a mianowicie to cela znajdowała się na ulicy Słowackiego, która była, miała być dostosowana do, jako kamera przeciwgazowa dyrektora Falkowskiego, dyrektora kolei państwowej w Wilnie, który nie zdążył wykończyć, tylko były hermetyczne drzwi, hermetyczna cela, ale nie zdążył zrobić wentylacji. W tej celi nas przebywało około 30 osób. Warunki były bardzo trudne. Cela była wietrzona co godzinę, przez parę minut. I temperatura była tak olbrzymia, że wszyscy byliśmy tam rozebrani, żeby to wytrzymać. Badania były uciążliwe dzień i noc, prawda? Badane były przeprowadzone przez śledczych w jednym kierunku, a mianowicie jako zdrajca ojczyzny Związku Radzieckiego
z paragrafu 58. To ty, pomimo tych badań, ciężkich badań, do niczego się nie przyznałem. Zostałem przerzucony do więzienia, a stamtąd, to było na pogranicy między lipcem a sierpniem, zostaliśmy wywiezieni. Duży bardzo był ten pociąg, że tak powiem, długi, chyba około 3-4 tysięcy ludzi zostaliśmy wywiezieni w kierunku Workuty. Droga trwała około 2 tygodni. W pociągach jechaliśmy w wagonach, a było 45 osób w jednym wagonie, bez żadnych urządzeń sanitarnych. W drodze dostawaliśmy wodę, nie zawsze oczyszczono od robaków. Dostawaliśmy raz dziennie, w lepszych warunkach, dwa razy kaszy. Bardzo trudna droga, którą nie wszyscy wytrzymali. Przejechaliśmy przez prawie cały Związek Radzieckiego od Wilna, przez całe północę, przez Moskwę, aż do Workuty. W Workucie przywitały nas śniegi, które już były w tym czasie. I ci ludzie, którzy byli w tym obozie, pocieszali nas, że to jest śliczny klimat, prawda, 10 miesięcy zimy, a potem lato, lato i lato. Rzeczywiście warunki były bardzo klimatyczne, bardzo ciężkie, mrozy dochodziły, tam się liczy z wiatrem mróz, do 70 stopni mrozu. I to trwało przez 10 miesięcy. Był okres prawie 6 miesięcy, rok rocznie, prawda, to noc. Potem były parę miesięcy tak zwanego lata, około znowu był tylko dzień. To jest było bardzo tam na nas wpływało bardzo ujemnie. Nie byliśmy tego absolutnie przyzwyczajeni. Ten dzień był gorszy niż noc, która przez 10 miesięcy było tam. No, były te słynne purgi, zabije śnieżne ze spadkiem ciśnienia. Zasypywało i baraki, chodziliśmy tunelami pomiędzy barakami. No co jeszcze? I oprócz tego było bardzo, a bardzo złe ubranie. Na te mrozy nie było odpowiednie ubrania. Niektórzy mieli, niektórzy nie, ale przeważnie byli bardzo, a bardzo źle, bardzo byli ubrani źle ci ludzie. Pan nie wiedział, jak długo pan tam pozostanie. Proszę? Nie było wyroku, pan nie wiedział, jak pan tam długo. Wyroku nie miałem, śledztwo, byłem 12 śledczy i śledztwo się nadal odbywało w obozie. Kilkakrotnie byłem przesłuchiwany, ale zupełnie w innych warunkach i prawda jest dosyć, te śledztwo bywało, przebiegało dosyć spokojnie. Nie takie jak przed tym przearesztowaniu w Wilnie. A może szczegółowiej pan powie, jakie były badania, jaki rodzaj tamtego śledztwa? No to same pytania były co w Wilnie. Ale zdrajca ojczyzny, prawda, i czy tego się przyznaje i tak dalej. Ale w Wilnie pan powiedział, że było to bardzo drastycznie prowadzone. No tak. Proszę szczegółowo. To było drastyczne i fizyczne. To jest, prawda, bito. Trochę bito nas, prawda, na część się po twarzy, prawda, żeby się przyznać tego. Inni mieli trudniejsze, miałem na szczęście lżejsze te badania, jakoś to wszystko przeszło szczęśliwie, na moim zdrowiu się na to więcej nie odbiło. Jak to się stało, że pan rozpoczął pracę jako lekarz, że uznano pana? Ja byłem cały czas, byłem w obozie, pracowałem jako lekarz. A więc lekarzem to nie jest łatwo być, bo w tych warunkach, w tym otoczeniu, które tam się znajdowało, a myśmy byli razem z kryminalistami, recydywistami, nas politycznych posadzono razem z kryminalistami i ci wymuszali, w niektórych wypadkach wymuszali dodatkowe zwolnienia, a zwolnień nie było nieograniczonej ilości, miałem pewno procent, który miałem prawo dać zwolnienia, a w przeciwnym razie, gdyby przekroczył, bym dostał od razu wyrok zaoczny 10 lat. Więc była praca dosyć ciężka, ale się szczęśliwie skończyło, bo żaden w tym okresie, żaden Polak w moim obozie nie zmarł. Wszyscy wrócili do Polski żywi i zdrowi.
Jakiego rodzaju leki tam w ogóle były dostępne? Jakie leki? Jakie leki? Leki, tak. No, o, leki, no, leki to były prymitywne leki. Bardzo prymitywne leki były. Miałem aptekę, miałem świetnego aptekarza, starszego pana z Moskwy. Kiedyś był ojciec jego właścicielem, a potem on był apteką, który dosłownie z niczego coś wytwarzał. Na przykład taki lek wytworzył przeciwko świerzbowi, to jest w obozie to jest straszna rzecz, świerzb, który to maść zrobił z dziegciu, z mydła katu amerykańskiego i jakieś inne dodatki, które bardzo skutecznie zlikwidowały nam, prawda, świerzb w obozie. Pan miał możliwość poruszania się po jednym obozie, czy po kilku obozach jako lekarz? Tak, ja potem byłem, po roku już byłem w takiej komisji, która chodziła po innych obozach, sprawdzała, jakie są warunki szpitalne i warunki lecznicze w innych obozach. Naturalnie pod karabinem chodziliśmy, parę osób, ale warunki były podobne jak w naszym obozie. Były trudniejsze warunki w tak zwanej katorce, prawda? Ale podobne leczenia były i to zależało dużo także od lekarza i od możliwości, jeżeli była gdzieś pobliżej aptekarza, zdolności aptekarza, który jakieś mieszanki wytwarzał, które były miarę dosyć skuteczne w leczeniu. Jak wyglądał? Mieliśmy ambulatorium. Ambulatorium było, mieliśmy pielęgniarkę z wyższym wykształceniem, siły fachowe bardzo dobre. Narzędzia mieliśmy po zabiegu, nie przed zabiegiem, bo nie można było zdążyć, prawda? Sterylizatorów żadnych nie mieliśmy, ale się tak szczęśliwie składało, że żadnych infekcji przy tych mniejszych zabiegach chirurgicznych nie było. Dziwne to, ale prawdziwe. Jakiego rodzaju zabiegi? Zabiegi, no tam było samokaleczenie się bardzo dużo tych kryminalistów. Tak zwane cięcia przeprowadzali po jamie brzusznej. Zresztą bardzo umiejętnie to robione, które to cięcie nigdy nie przebijało mięśni dokładnie i to należało szywać. No nie każdy chciał, ale się szywało, a niektórzy, którzy się nie zgadzał, to robili to za pomocą leukoplastów, ściągałem tą skórę i jakoś zarastało. Jaka była umieralność? Umieralność była duża. Duża była umieralność, najbardziej większa ilość była przy dużej brzusznym. Bardzo duża wymieralność była, bo nie mieliśmy, jeszcze raz podkreślę, nie mieliśmy żadnych antybiotyków. To była bardzo duża organizacja. Człowiek, który przedtem nie chorował na szkorbut, 1, 2, 3, 4, nie chorował na szkorbut, no to łatwiej przychodzili, ale ci, co chorowali, to absolutnie żaden nie wyszło. W pana obozie, jak licznym, ile osób dziennie mniej więcej umierało? Proszę? Ile osób umierało dziennie mniej więcej pana, jak liczyło? No to zależy, właśnie jak był dur brzuszny, to umierało i 3, 4, 5 osób dziennie. A to przeważnie od tygodniowo, prawda, jakieś 6, 7 osób umierało na inne, to przeważnie wycieńczenia i przeważnie narodowości litewskiej, którzy mieli inne warunki, aniżeli w domu, nie w domu Litwini. Mieli ilość kalorii olbrzymią, bo to silni ludzie byli na roli, pracowali. A tam od razu przeszli na tych około 1000 z czymś kalorii i dostawali bardzo ciężkie prace fizyczne i wytrzymywali przez ich tygodni krótkich, prawda, i szli do szpitala, jak zdążyli, prawda, jak nie, to się wykańczali. To było ciężkie. Pan chodził po obozach właśnie w tych komisjach. Czy mógłby pan ocenić, ile tam było mniej więcej obozów i jak liczne były? No, to ilość obozów. To nie był Workuta, to nie był jeden obóz. To były liczne obozy, to były kopalnie, tak zwane były mielkie szachty, czyli takie małe kopalnie i duże kopalnie były. I no, ilość przypuszczaliśmy, że jest bardzo duże, dlatego że myśmy mieli co miesiąc, co dwa miesiące mieliśmy zebranie w mieście w Orkucie, prawda?
Tam nas doprowadzano i tam było zebranie wszystkich tamtych lekarzy i orientowaliśmy się w tamtych lekarzy, ile tych obozów jest tego. Liczyliśmy, że to jest paręset tysięcy ludzi było na samym Werkocie. Pracujących gdzie? Kopalnia? Tam wszystko kopalnie. Ja nie byłem w kopalni, ja byłem w strojkantorze, czyli to taki, to był obóz, który budował baraki, budował w mieście domy, a tam wszystko na palach jest, to musieli kopać tak zwane dołki. I to była najcięższa robota, bo w ciągu lata, te tak zwane dwa miesiące, jak on kopał tą jamkę, a tam jest wieczna zmarzlina. Jak on kopał tę jamkę, to pewnie głębokości od parę centymetrów odkopał ziemi. Potem był lód, musiał kuć lód, ale w tym stale, w tym nogi moczył, znaczy miał pod stopą miał lód, a z wierzchu słońce grzało. To było i tu właśnie to była najcięższa robota, bo miał normę zrobić iluś dołków. Jak nie zrobił, dostał kocioł karny, który się składał zupy, która była gotowana na głowach ryb i tylko, i chleba dostawał 400 jakichś gramów. A inni pracownicy, którzy wypracowali większe, no to mieli kilogram chleba, to był tak zwany piąty kocioł, to już miał i kawałek ryby, i zupę, i chleb, no to już było lżej i to można było znośnie wytrzymać. Ludzie jakich narodowości? Narodowości, no narodowości prawie wszystkie były. I byli Estończycy, i Lutysi, Litwini, Ukraińców dużo było. Następnie byli Chińczycy, Koreańczycy i wszystkie narodowości Związku Radzieckiego, Armenczycy, prawda, Uzbekistan i inni. Czy Polaków dużo było? W moim obozie było około 600 osób nas. W moim obozie, a w innym obozie, a nasz oboz wynosił około ponad 2000 osób. Jak to się stało, że pan wyszedł? Jak to się odbyło? No to zostaliśmy, my staliśmy w 1946 roku, pod koniec 1946 roku. Nie wiemy, jak się stało. Podano nam, zostaliśmy zwolnieni i dostaliśmy karteczki na pociąg i wróciliśmy, prawda, do Wilna i tam, nie mając żadnych absolutnie dokumentów, wróciliśmy do Wilna i potem biegało się po wszystkich urzędach, żeby mieć odpis, czy tam się mieszkało, odpis jakiegoś daty, czy urodzenia, czy coś, obojętnie co, żeby udowodnić, że jest się Polakiem i żeby repatriację przeprowadzić do Polski. Kiedy pan wrócił do Polski? Ja wróciłem w 1946 w listopadzie do Polski. Indywidualnie, czy to był jakiś transport zorganizowany? Tak, to było tak normalnie, jak wszystkich wywozili stamtąd transportem. Przyjechaliśmy do Warszawy jeszcze, a potem stamtąd pojechałem do Szczecina, gdzie moja matka była ewakuowana. Stamtąd dowiedziałem się, że są koledzy tu w Gdańsku i przyjechałem do Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie zacząłem pracować w zakładzie higieny. I byłem w tym zakładzie około 10 lat. Pracuję jako adiunkt zakładu. A jakie pan miał możliwości leczenia, czy znaczy ludzi wolnych pan też leczył, czy tylko więźniów? No niestety ludzi wolnych nie mogliśmy leczyć, nie mieliśmy prawa leczyć. No były przypadki, że byłem wzywany do wolnych. Prawda, jest to na szczęśliwie się skończyło, bo miałem w leczeniu naczelnika reżimu, który mi się udało szczęśliwie rozpoznać, że nie jest ciężko chory, bo leków miano około ustawione bardzo dużo, a że jest tylko po większym przypiciu. Prawda, i udało takie lekarstwo, które nie zaszkodzi, nie pomoże. No. I rzeczywiście to dodane były moje rozpoznanie, bo parę dni zostałem wezwany powtórnie, który mnie przywitał wśród innych NKWD-istów, że to jest lekarz, który umie leczyć, umie rozpoznawać choroby. No. Czy on miał możliwości na przykład zgłosić gdzieś do jakichś władz? Tak, on miał olbrzymie możliwości. W nagrodę miałem prawo
z obozu wyjść do miasta bez żadnej przepustki, na jego tylko zarządzenie, prawda. A czy miał możliwości na przykład wpłynąć na jakiś wyrok, dać wyrok, prawda? Nie, on tego wyroku nie mógł dać. Wyroku ale mógł zgłosić, tak. Tego wyrok przychodził, dla niektórych w moim obozie przyszły wyroki, zaoczne wyroki, przyszły zaoczne wyroki. Dla osób z tej samej sprawy, w której pan był? Tak? Nie, nie, inne. Tam byli ludzie, między innymi taki profesor Aleksander Bielajew, profesor interny Związku Radzieckiego, który raz ze mną był w tym obozie, który dostał zaocznie wyrok 10 lat, prawda. A za co był osudzony? On był osudzony, podejrzewam, że on był szpiegiem niemieckim, a on się niestety, a on tego się nie przyznał, bo nie był szpiegiem, bo uciekł z obozu niemieckiego, dostał się do AK, oddziałów AK w Polsce, które go przerzucały dalej na wschód, potem się dostał do AK Wileńskiego, stamtąd go przerzucili do oddziałów Związku Radzieckiego, partyzanty tam ci zadzwonili, czy dali jakąś drogą, dali wiadomość do Moskwy, że jest taki profesor, przyleciał Kukurutnik, zabrał go, odwiózł do Moskwy. I trafię na Lubianki, a potem na Workutę. Tak. Jakie pan pełnił funkcje w AK jeszcze chciałem? Proszę? W AK jakie pan pełnił funkcje? Jakie funkcje? W AK, tak. Ja byłem lekarzem naczelnym drugiego batalionu Wilno-Północ. No, czy pan jeszcze od siebie chciałby coś dodać? No coś chcę dodać. No, tyle musiał dodać, żeby nas więcej takich rzeczy nie spotkało, jak te, prawda? I inni nie przeżyli tego, tych makabry, co myśmy przeżyli. Dziękuję. Pokażę. Ja kartkę miał numer. A to duży wyrok, po 25 lat. Proszę, w pracy ja mogę podać, ale ja... Nie. Dziennikarz to tak znowu mało w pracy siedzi, w gruncie rzeczy. Jest. No tak państwo stoją. To już kończy. Ja już to złożyłam tutaj. Państwo macie tu świetnie, tylko ten hałas. Hałas jest, nie może. Kiedyś to było bardzo przyjemnie, bo lotnisko nam nie przeszkadzało. A tutaj był mały ruch. Ma, tu. Po wybudowaniu zaspy też. Dopiero już.